Mieszkałem 8 lat w Anglii, 5 lat przy Stonehenge. Black Umatic Stonehenge, wiadomo co to jest. Dokładnie Wiltshire i mieszkałem tam, gdzie były te kręgi w zbożu. Ale o czym mowa? Mieszkałem z jedną dziewczyną z Bułgarii i ona zawsze jak szła na Stonehenge, to nabrała tych kamyków na maksa do plecaka i przynosiła do domu, żeby tą moc trzymać dla siebie, egoistycznie. Ja zawsze się z tego śmiałem. No i do czego zmierzam? Tak samo jest tutaj nad morzem. Macie kamyki tu, macie kamyki tam, czy w górach. Ktoś nabierze kilo kamyków, czy cały plecak, zabierze do domu i myśli, że będzie taką samą moc miał ten kamień w domu i w domu tak jak nad morzem. To tak nie działa. I to jest egoistyczne, bo chcecie zabrać wszystko tylko dla siebie, a nie zostawić innym, żeby energia, przepływ energii, dzielenie się. Ale tylko egoistycznie, ja, dla mnie kilo kamienia, dla mnie worek kamienia, Stonehenge, czy z nadmorza, czy muszelki. Nie, a inne istoty? To tylko tak, parafrazując do dzisiejszych wydarzeń i jednego postu.